teraz zapraszamy do wykładu pana profesora, doktora habilitowanego Jerzego Mańkowskiego, który jest pracownikiem naukowym Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich. Jest członkiem Izby Lnu i Konopi, prowadzi badania w zakresie uprawy zbioru, przetwarzania i wykorzystywania konopi i lnu w różnych sektorach gospodarki, ale też wykorzystywania konopi do rekultywacji terenów zdegradowanych przez przemysł. I dzisiaj przedstawi nam temat zastosowanie konopi włóknistych w przemyśle tekstylnym, papierniczym, powroźniczym i modelacji. Może przedstawię ten mikrofon, bo on ma być lepszy. Bardzo proszę. Dobry wieczór. Tak jak tutaj zostałem przedstawiony, jestem pracownikiem Instytutu Włókien Naturalnych i od kilku lat roślin zielarskich, ponieważ zostaliśmy połączeni razem z zielarzami, jeżeli tak można powiedzieć. Historia Instytutu jest dosyć długa, bo Instytut wywodzi się z dzisiejszego terenu Litwy. Instytut powstał w 30 roku w Nowej Wilejce pod Wilnem i po wojnie został przeniesiony do Poznania. Także bardzo dziękuję organizatorom za zaproszenie i możliwość spotkania z Państwem, ludźmi, którzy interesują się konopiami, są ich pasjonatami. Bardzo też się cieszę, że są z nami parlamentarzyści, którzy myślę, że pomogą nam odczarować te konopie, które nie zawsze cieszą się dobrą sławą, bo urzędnicy bardzo, bardzo, no trudno przezwyciężyć opór urzędników z uwagi, Instytut już wiele lat próbuje w ministerstwach wytłumaczyć, że konopie są użyteczne dla ludzi, a nie są wrogiem dla człowieka, ale nie zawsze to się udaje. Urzędnicy mają pewne swoje stereotypy i swojego zdania tak łatwo nie zmieniają. Troszkę będę tak mówił, póki o mnie wychowamy dobrze. Prezentacji. No proszę sobie wyobrazić, że konopie, które mogą dawać 15 ton suchej masy z hektara, nie są dopuszczane do uprawy na przykład na cele energetyczne, mimo tak dużej dużego plonu, a również wartość energetyczna, co Państwu przedstawię na prezentacji, jest stosunkowo wysoka. Także jeżeli chodzi o możliwość wykorzystania energetycznego, jest bardzo duża. Rośliny konopi no są rośliną bardzo użyteczną. Wykorzystuje się je wszechstronnie. Nie ma właściwie części rośliny, która nie spełniałaby jakiejś roli. Kwiatostany mogą być wykorzystywane do produkcji olejków eterycznych, substancji aktywnych, wykorzystywanych w różnych też dziedzinach naszego życia, od medycyny, farmacji, przemysłu spożywczego, rolnictwa zrównoważonego. Także wiele można wykorzystać. Łodyga, zresztą po kolei liście, widzieliście Państwo herbatki, duża, duża biomasa. Łodyga, też będziemy o tym mówić, zawiera zarówno drewnik, który po połamaniu staje się właśnie tymi paździerzami, oraz włókno, które jest bardzo cennym surowcem, nie tylko dla włókiennictwa. Ale z uwagi na to, że przyjechaliśmy tutaj Państwu pokazać te kierunki zastosowań, chciałbym Państwu przedstawić wykorzystanie roślin konopi do rekultywacji terenów zdegradowanych. Instytut realizuje taki projekt, to jest projekt unijny, polegający na tym, że uprawiając konopie i zaorywując biomasę, przywracamy tereny zdegradowane po wydobyciu węgla brunatnego w kierunku poprawienia ich żyzności i z powrotem wykorzystywania w rolnictwie. Tutaj Państwo macie zaznaczony punkt, to jest właśnie kopalnia węgla brunatnego w Koninie, gdzie te prace prowadzimy.
Jak wygląda teren, macie Państwo tutaj przedstawiony na zdjęciach. Wydobycie węgla brunatnego odbywa się metodą odkrywkową. Polega to na tym, że zdejmuje się nadkład ziemi, jest to nieraz kilkadziesiąt metrów gleby. Tutaj do tego służą specjalne maszyny, które pokład tej ziemi ściągają. Później docieramy do pokładu właśnie węgla brunatnego. Specjalne koparki wydobywają ten węgiel, a pozostawiona dziura jest po eksploatacji też podobnymi urządzeniami, jak tutaj macie Państwo, zasypywane. Teoretycznie przewidziano tak, że wierzchnia warstwa gleby jest odkładana na bok i ona też powinna po zakończeniu tej eksploatacji wrócić na powierzchnię ziemi. No ale no niestety tego to są miliony metrów sześciennych ziemi. Nikt tego nie dopilnuje, no nie da rady tego zrobić. Na powierzchnię wychodzi, znaczy wraca ziemia z głębi. Jest to praktycznie martwica. No tu macie Państwo zdjęcia, jak wygląda teren, a to już jest teren właśnie po kilku latach. Przez wiele lat na tej, to nie można mówić ziemi, no na tym, to nie gleba. No, ziemia, tak. Tam nie bardzo nawet chcą rosnąć rośliny. Musi minąć kilka lat. Po prostu jest ona pozbawiona jakiegokolwiek życia mikrobiologicznego. Nie ma próchnicy, dlatego nie ma tam zdolności, aby te rośliny znalazły warunki. Dodatkowo no, węgiel trafia do elektrowni, gdzie produkowana jest energia elektryczna no, potrzebna do naszego codziennego życia. Taki teren wymaga wykonania wielu prac, aby przywrócić go z powrotem do użytkowania rolniczego. I pomysł polega, znaczy się tam jeszcze widzicie Państwo, są kamienie wyciągnięte z głębi ziemi. Teren jest naprawdę trudny i nie przedstawia on żadnej wartości rolniczej. Oczywiście kopalnie są zobowiązane również do rekultywacji, ale z uwagi na to, że teren pod eksploatację węgla zaliczany jest do terenów przemysłowych, podatki są znacznie wyższe. I kopalnia, kiedy już te złoża wykorzysta, stara się jak najszybciej, nawet za bezcen, sprzedać te ziemię rolnikom, ażeby pozbyć się problemu wysokich obciążeń. Dlatego ta rekultywacja no, jest dosyć ograniczona, którą prowadzą kopalnie. Teren jest też chętnie kupowany przez rolników, no bo ceny takiej ziemi nie są wysokie. Pomysł był taki, aby wykorzystać konopie do rekultywacji, do przywrócenia wartości rolniczej tych gleb. Doświadczenie prowadzone jest w płodozmianie z lucerną. Z jednej strony konopie dające wysoki plon, tak jak wspominaliśmy. Oczywiście na tych polach zaczynaliśmy od niskich plonów tej rośliny, ale jest to zawiera dużo celulozy roślina konopi, a więc węgla. Z drugiej strony mamy lucernę, która dostarcza azotu i dzięki tej kompozycji stopniowo poprawiamy sprawność tych gleb. Badamy również, jak stopniowo wraca życie. No jeżeli masa organiczna trafia do gleby, rozwijają się mikroorganizmy, z powrotem powstają procesy glebotwórcze i te działania pozwalają przywrócić właśnie rolnicze użytkowanie. Oczywiście natura poradziłaby sobie z tym sama. Chodzi tylko o to, aby te procesy przyspieszyć. Żeby zamiast trwać to setki czy nawet dłuższy okres czasu,
Oczywiście nie sądzę, żeby w doświadczeniu kilkuletnim udało nam się całkowicie poprawić tą strukturę gleby, ale nasze prace powodują, że stopniowo wartość tych gleb ulega poprawie. Zwiększa się zawartość próchnicy, zwiększa się ilość mikroorganizmów. Oczywiście prowadzimy te badania, które pozwalają nam ocenić jakość gleby. I tak w kolejnych latach proszę prześledzić, jak wyglądały te pola. Tutaj doświadczenie rozpoczęliśmy w 2012 roku. Tutaj są zdjęcia z 2013. W każdym razie stopniowo plony roślin co roku, dzięki temu, że tych plonów nie zbieramy, tylko przyrywujemy, stopniowo nam wzrastają. Tutaj jest pokazany zbiór tych roślin. Polega to na tym, tak jak tam kolega Baranicki pokazywał, wykorzystujemy czystą kosiarkę, która tnie słomę konopi na odcinki. Tutaj zostaje ona pocięta, wyłożona na polu i w kolejnym zabiegu zostaje ona przyorywana. No i teraz przechodzimy jak gdyby do zasadniczej części naszej prezentacji. Ogólnie konopie, ale o tym mówił tutaj kolega Baraniecki. Jest to roślina o dużych możliwościach plonotwórczych. Myśmy tutaj podali tak, ile faktycznie można uzyskać. No, w badaniach uzyskujemy większą ilość suchej masy. Przy 10 tonach słomy, oczywiście suchej masy tutaj mówimy, plon włókna wynosi 1/3, czyli 1/3 z tego to jest włókno, a pozostała część to jest drewnik, paździerze, które również znajdują zastosowanie gospodarcze. Tutaj mamy przekrój przez łodygę konopi. To pokazuję tylko tak Państwu dla ciekawości, co wykorzystujemy głównie, te pęczki włókna, które tutaj są na obwodzie rozmieszczone. A tutaj macie Państwo, to jest ten drewnik. Wewnątrz łodyga jest pusta, czyli jak gdyby na takiej rurze ułożone są wiązki włókna i wszystko to jest sklejone ze sobą klejami roślinnymi, pektynami. I w procesie roszenia, o którym tu też wspominał kolega, czytam Państwo, proces roszenia jest po to, ażeby w procesie biologicznym mikroorganizmy rozkładają pektyny, te kleje roślinne i dzięki temu w obróbce mechanicznej wydobywania włókna jest nam łatwiej oddzielić włókno od drewnika, włókno jest czystsze i możemy uzyskać w miarę czyste włókno i też w miarę czyste paździerze, bo jeżeli zostaną te kleje, włókno się zrywa, przechodzi do paździerzy, zanieczyszcza i utrudnia różnego rodzaju procesy. Jak przerabiamy to włókno? Akurat konopie posiadające długie, mocne włókno, ale bardziej, znaczy ono jest grubsze niż włókno lniane, jest trzymałe i jest bardziej przeznaczone na cele techniczne. Oczywiście po odpowiedniej obróbce może być wykorzystywane również w kierunku odzieżowym, uzyskując wyroby, zdrowe wyroby, które możemy na co dzień używać. Nie uzyskamy może cienkich koszul, ale marynarki, spodnie na pewno są do osiągnięcia przy przerobie z konopi. Pierwsze dżinsy też były wykonywane z włókna konopnego. Dekortykator to znaczy się przerób surowca bez roszenia, czyli bez rozłożenia tych klejów pektynnych, które łączą ze sobą włókno z drewnikiem. Oczywiście powoduje to, że proces jest trudniejszy. Potrzeba więcej siły do oddzielenia tych dwóch frakcji, ale z drugiej strony potaniamy ten proces. Proces roszenia
aktualnie prowadzony jest na polu i zależy od warunków atmosferycznych, rozwój grzybów, które wytwarzają enzymy do rozkładu tych pektyn, zależy od temperatury i wilgoci. No niestety nie zawsze te warunki są optymalne i proces roszenia przedłuża się na polu. Zalega wtedy rolnikowi, uniemożliwiając dalsze prace rolnicze. Kiedyś uzyskiwano włókno moczone. Na pewno było to włókno bardzo dobrej jakości, cienkie. Czym ono się charakteryzuje? Że posiada jasną barwę. Tak jak mówiono kiedyś, że dziewczyny mają włosy jak len, bo zarówno konopie, jak i len poddawane są procesom roszenia. Przy moczeniu uzyskujemy jasne, białe włókno, bo tutaj słoma umieszczana jest, była, bo już te procesy już nie są prowadzone ze względu właśnie na środowisko. Zalewało się wodą w basenach, podgrzewało i po odpowiednim okresie czasu przebiegały procesy właśnie rozkładu tych pektyn. Tutaj były procesy beztlenowe, działały bakterie, które pozwalały na rozkład tych substancji pektynowych. Ze względu na środowisko, na ochronę środowiska, tych procesów już teraz się nie przeprowadza. No bo proszę sobie wyobrazić, zalewamy słomę wodą. W wyniku tych procesów woda, do wody przechodzą różne rozłożone substancje. Nie jest to czysta woda, tylko już są ściekli. Każdy zakład roszarniczy musiałby mieć własną oczyszczalnię. Spuszczenie takich ścieków do rzeki czy do naturalnych zbiorników powodowało zatrucie tego środowiska. Przede wszystkim brakowało tlenu w takich ściekach i powodowało to zamieranie życia. Następnie słoma pochłaniała tą wodę. Trzeba było wyrzymać, suszyć. Ogromne koszty. Dlatego to roszenie przerzucono na rolnika. Ale wracając do tego, co tutaj mamy przedstawić, to jest dekortykacja, czyli przerób słomy bez tych procesów roszenia. Są one trudniejsze, ale dzięki temu uzyskujemy tańszy przerób. Dekortykacja powoduje, że włókno zostaje grubsze, bardziej zanieczyszczone, więc wymaga później dalszej obróbki w zależności od kierunku. Trzeba doczyścić, pocienić, odkleić takie włókno, ale wykorzystujemy wtedy inne metody działania. Tak wygląda włókno dekortykowane, uzyskane po dekortykatorze. Jest ono doskonałym surowcem do dalszych zastosowań przemysłowych. Proszę się przyjrzeć tu z bliska. Są tasiemki włókna, są ze sobą jeszcze posklejane. Włókno jest grube. Zanieczyszczone znajdują się również cząstki paździerzy. Ale takie włókno jest doskonałym surowcem dla różnego rodzaju przemysłu. Przemysł celulozowo-papierniczy, materiały kompozytowe, włókniny nie wymagają wysokiej jakości surowca, a więc dodatkowych nakładów pracy. Wykorzystanie konopi może być również w innych kierunkach. I tutaj sobie porozmawiamy o wykorzystaniu w przemyśle tekstylnym, czyli produkcja odzieży. Odzież na bazie włókien naturalnych, w tym konopi, posiada bardzo dobre właściwości. W przeciwieństwie do włókien syntetycznych, które praktycznie teraz opanowały cały rynek, są one nie do przecenienia. Przemysł celulozowy, też porozmawiamy. Tutaj pani przedstawiała historię wykorzystywania. Rzeczywiście takie papiery były produkowane, ale dzisiaj wymagana jest znacznie wyższa jakość. Ostatnio rozwija się bardzo mocno przemysł materiałów kompozytowych. Wykorzystywanie włókien, ale również paździerzy do wzmacniania i wypełniania matryc polimerowych wykorzystywanych w produkcji różnych elementów. Przemysł chemiczny, przemysł energetyczny. Wszystko sobie to po kolei omówimy. Pierwsza masa celulozowa
Wiele tutaj już powiedziano przede mną, ale chciałem właśnie uzupełnić, że celuloza wykonywana z włókna konopnego jest celulozą szlachetną. Nazywa się ją celulozą długowłóknistą. W przeciwieństwie do masy celulozowej uzyskiwanej z drewna posiada ona dużo wyższe wartości wytrzymałościowe. Włókno konopne, nie rozbijając tam, jak pani mówiła, celuloza, hemiceluloza, generalnie jest właśnie około 70% celulozy. Jeżeli chodzi o drewno, z którego korzystamy, papierówki świerkowo-sosnowej, która jest najpowszechniejsza w produkcji papieru, to celulozy jest tam 53%. I też tutaj pani mówiła wcześniej, że uprawa jednego hektara konopi pozwala na uzyskanie 2,5 raza więcej masy celulozowej niż z hektara lasu. Powiecie państwo, że głupoty tutaj plotę, że to jest niemożliwe. Ale proszę sobie pomyśleć, jak długo rośnie las, który jest przeznaczony do wycięcia na papierówkę. No ponad 50 lat. Jeżeli w okresie 50 lat na tym samym hektarze byśmy uprawiali konopi, stąd bierze się, że będzie tej celulozy 2,5 raza więcej. Tutaj macie państwo, gdzie ta długowłóknista masa celulozowa może być wykorzystywana. Wszędzie, gdzie jest potrzebna duża wytrzymałość tej celulozy. Oczywiście nie potrzeba dużej wytrzymałości, aby uzyskać papier na torebki do herbaty czy bibułka do papierów, ale żeby zrobić tak cienki papier, to ten surowiec naprawdę musi być wysokiej jakości. Wbrew pozorom, żeby zrobić cienką bibułkę, nie każdy surowiec się na to nadaje i produkowane właśnie we Francji konopie generalnie wykorzystywane są właśnie do produkcji tych cienkich papierów, no szczególnie bibułek papierosowych. Te celulozownie zlokalizowane są w Hiszpanii. Wzmacnianie papierów banknotowych. Również włókna z roślin włóknistych, chyba nawet w dolarach też są. Jest dodatek tej celulozy, ponieważ wzmacnia ona te papiery. No nie mówiąc już o papierach do torebek, też musi być on wytrzymały i musi spełniać odpowiednie wartości. Taka torba papierowa musi tam utrzymać ileś butelek, żeby przejść test. Kolejny, myślę, że bardzo ciekawy rozdział wykorzystania włókna konopnego to materiały kompozytowe. No jest tutaj zaprezentowany samochód, ponieważ przemysł samochodowy no chyba jak najbardziej wykorzystuje tego typu kompozyty. Tutaj macie państwo zaznaczone miejsca, gdzie takie kompozyty mogą być wykorzystywane. Produkcja kompozytów z włóknami, no są różne metody, mogą być metody wtryskiwania, prasowania. Generalnie włókna zastosowane w kompozycie wzmacniają jego konstrukcję, natomiast paździerze wypełniają. Co zyskujemy? Zastosowanie 30% tych paździerzy odpadowych, których cena jest około 300 euro za tonę, czyli jeżeli przeliczymy, to chyba około złotych 20 nam wyjdzie, a na przykład matryca wykonywana z polipropylenu, który kosztuje 6-7 zł. Jeżeli zastąpimy tylko 30%, a nie pogorszymy właściwości tego kompozytu, daje nam oszczędności. Włókno jest droższe, ale też spełnia inne właściwości. Włókno konopi może doskonale zastąpić na przykład włókna szklane czy włókna węglowe stosowane w różnych konstrukcjach.
I zastosowanie tych włókien naturalnych, włókien konopnych, powoduje, że doskonale one się w tym przemyśle samochodowym znajdują. Oczywiście, jeżeli chodzi o rozciąganie, to wytrzymałość włókna szklanego jest wyższa niż włókna konopnego. Chociaż gdybym tu Państwu dał włókno konopne, to nawet cienki, taki cienkie włókienko, byłby kłopot, żeby je zerwać. Ale włókno szklane ma jeszcze większe te właściwości. Ale włókno szklane ma jeden mankament. Włókno szklane jest bardzo słabe na boczne siły. Włókno szklane się po prostu łamie. Natomiast przy włóknie konopnym nie ma tego problemu. Włókno konopne jest bardzo elastyczne i wytrzymałe. I teraz wyobraźmy sobie, że w zderzaku zastąpimy włókno szklane włóknem konopnym. Przy na przykład drobnej stłuczce, co często pewno Państwo widzicie, jeżeli jest tam włókno właśnie szklane, to po uderzeniu ten zderzak pęka i wystają z niego właśnie te ostre końce włókien szklanych. To jest to częste widok. Natomiast jeżeli zastosujemy tam włókno konopne zaabsorbuje energię i z powrotem wróci do swojego pierwotnego wyglądu. Oczywiście nie mówimy tu o jakichś ekstremalnych zderzeniach, kiedy ulegnie zniszczeniu cały samochód. Dodatkowo, jeżeli zastosujemy włókna konopne zamiast tych szklanych, obniżamy masę pojazdu. Zastosowanie właśnie tych włókien powoduje obniżenie masy samochodu, może to niedużo, do 5 kg, ale każdy kilogram to jest mniejsze zużycie paliwa. I myślę, że te włókna stopniowo będą przechodzić również do innych gałęzi. Już można odnotować, że włókna naturalne trafiają na koleje, pociągi, w konstrukcji pociągów stosowane są, a i ostatnio również w przemyśle samolotowym. Tam, gdzie masa jest ważna. Kompozyty wykonane z włókien naturalnych gwarantują właśnie wysoką wytrzymałość tych kompozytów, a jednocześnie obniżają masę. A do tego, w przeciwieństwie do włókien chemicznych, które wytwarzamy z surowców kopalnych, gdzie musimy wykorzystywać energię, zanieczyszczamy dodatkowo środowisko, tutaj natura, słońce, woda naturalnie wytwarza nam ten surowiec. Przy średnich plonach hektar konopi w ciągu roku absorbuje około 2,5 tony dwutlenku węgla. Co jest też istotne, tak jak tutaj pani Barbara, architekt, mówiła, jeżeli produkujemy cement, to też jest przemysł, który emituje dwutlenek węgla, gdzie musimy użyć energii, żeby ten cement wypalić. Tutaj odwrotnie, rośliny konopi absorbują dwutlenek węgla, więc mamy takie budownictwo ujemne jakby, tak, w stosunku do środowiska. Także myślę, że to wszystko jest ważne i istotne. Wracając do odzieży z konopi, z włókna konopnego. Tak jak Państwu wspomniałem, w stosunku do innych włókien, do lnu, jedwabiu, to włókna konopne są dużo grubsze, to też i wyroby, z których one są wytworzone, są nieco grubsze. Ale właściwości włókien, o których Państwu krótko opowiem. Tutaj macie Państwo na przykład ręcznik wykonany z włókna konopnego. W stosunku do włókien bawełny jest on bardziej szorstki, ale o to w tym chodzi. Poprzez wycieranie się po kąpieli masujemy skórę, powodujemy zwiększenie ukrwienia, a do tego włókna konopne bardzo dobrze absorbują wodę. Potrafią one pochłonąć 4 razy więcej masy wody w stosunku do masy włókna.
Jeżeli chodzi o odzież, włókno z konopi nie elektryzuje się, nie jest alergiczne. Wykorzystywanie jego odzieży, jeżeli chodzi o pochłanianie potu, również bardzo dobre. Z reguły odzież taka jest bardzo przydatna w warunkach bardzo ciepłego klimatu, w tropikach. No i do tego ta odzież jest bardzo trwała i wytrzymała. Z reguły, jeżeli chodzi o włókno konopne, to różnego rodzaju drelichy, odzież robocza była produkowana właśnie przy wykorzystaniu włókna konopnego. Z włókna konopnego możemy produkować doskonałe sznurki rolnicze dla rolnictwa. Jest to znowu alternatywa dla sznurków. Kończyć już, tak? Dobrze, to już przyspieszam. Alternatywa dla tych sznurków polipropylenowych czy sizalowych, które są wykorzystywane z włókien importowanych. Surowy sznurek stosowany, wykonany z włókna konopnego jest ekologiczny. Nie wiem, czy tu są rolnicy, ale to na pewno wiedzą, że sznurki polipropylenowe, które dostaną się do ziemi, leżą w nich latami, zanieczyszczając glebę. Jadąc broną, wyciąga się całe kłęby tych sznurków. Z sznurkiem konopnym nie ma tego problemu, ulega on biodegradacji. Również na przykład wiązanie siana. Jeżeli krowa zjadłaby taki sznurek polipropylenowy, jeżeli nie zdechnie, to tak ma bardzo duże problemy zdrowotne. Zjedzenie sznurka z celulozy nie zaszkodzi krowie, ale strawi go po prostu. Już przyspieszam. Kolejna propozycja wykorzystania włókna konopnego to są maty dezynfekcyjne. Coraz częściej teraz spotykamy się z różnego rodzaju chorobami, które mogą rozprzestrzeniać się drogą transportową. Świńska grypa, czy była na przejściach wschodnich właśnie, też trzeba było izolować przed chorobami zwierzęcymi. Tego typu matę rozwija się po prostu na szerokości drogi, nasącza się ją substancjami dezynfekującymi i pojazdy przejeżdżają, oczyszczają po prostu powierzchnię kół, tak, ażeby nie przenosić tych bakterii czy wirusów dalej. No, pamiętacie Państwo, jak była ptasia grypa poprzednio, zbijano różnego rodzaju koryta, napełniano je trocinami, sikano, no ale przejazd przez to bardzo utrudniał. A ciężarówki wręcz no, ratowały to. Tutaj nie ma problemu, rozkładamy, polewamy i koła, czy nawet przejścia dla pieszych mogą być dezynfekowane. Wiele przejść granicznych właśnie z Białorusią nabywało tego typu. No tutaj jest, z uwagi na to, że mamy czasu, tu też są płyty paździerzowe. Niestety płyt paździerzowych w tej chwili nie ma na rynku, z uwagi, że areał spadł, są głównie biurowe. Ale myślę, że gdyby areał się zwiększył, to również moglibyśmy do tego wrócić. Tutaj są zdjęcia korespondujące z prezentacją pani Barbary. Pani Barbara też nam pomagała. Mamy w instytucie taki domek wykonany. No ja nie będę mówił betonu konopnego, bo to się źle kojarzy. To nie ma naprawdę nic wspólnego z betonem. To są paździerze i zaprawa wapienna. Drewno z wapnem komponuje się bardzo dobrze. Na pewno Państwo pamiętacie, to już nie jest nasz wynalazek. Mury pruskie czy szachulcowe dawno komponowały te dwie rzeczy. Drewno w środowisku właśnie wapna jest zabezpieczone. Jedyny mankament tego, że nie jest to materiał nośny, wytrzymały. Wymaga on konstrukcji szkieletowej. Później poprzez szalunki, tak jak pani Barbara opowiadała, myśmy znieśli. Na zewnątrz jest również tynk wykonany z tej samej zaprawy wapienno-paździerzowej. Jest inny skład, inna zawartość paździerzy w stosunku do wapna. Także jest to materiał bardzo dobry.
Ten domek nie jest ogrzewany, a nigdy nam nic w nim nie zamarzło. Stoi on już około 5 lat, pani Barbara go nadzoruje, sprawdza, czy się nie rozsypał. Także stoi, jeżeli ktoś z Państwa chciałby dotknąć, zapraszamy do Instytutu. Tutaj z bliska macie Państwo, jak wygląda struktura tego materiału. Proszę zwrócić uwagę, to jest bardzo porowate. Pęcherzyki powietrza, jak tu pani Barbara mówiła, czyli duża izolacyjność. Natomiast na drugim jest, jak gdyby to wszystko zatarte tym tynkiem, również papierno-paździerzowym. Także na zewnątrz, starsi pewnie pamiętają, kiedyś były takie raufazy, z Niemiec się przywoziło. Były właśnie zatopione cząstki drewna w tej tapecie. Tak mniej więcej to wygląda. Tu jest to energetyczne wykorzystanie, ale to może, żeby tutaj organizatora nie denerwować za dużo czasu. W każdym bądź razie wykonuje się brykiety z paździerzy, brykiety, pelety. To Państwu jest znane. No i tutaj proszę popatrzeć, tu jest wartość energetyczna paździerzy. Oczywiście paździerze można wykorzystywać energetycznie jako produkt uboczny. Całych roślin nie. Myślę, że panowie, jak weźmiemy razem się, to jakoś pomogą nam, żeby te kanopie były bardziej dla ludzi dostępne. No i na końcu prowadziliśmy pracę, to są również paździerze konopne. Wykorzystujemy je do produkcji grzybów konsumpcyjnych. Tutaj akurat macie Państwo boczniaki. Generalnie tego typu produkcje prowadzi się na słomie zbożowej, ale słoma zbożowa porażona jest bardzo mocno chorobami grzybowymi. Taką słomę trzeba tam wielokrotnie poddawać dezynfekcji. A tutaj paździerze przygotowane, zaszczepione dały nam około 20% większy plon w stosunku właśnie do plonowania na słomie zbożowej. Bardzo przepraszam, że tyle namarudziłem. Przepraszam.